spotykam w życiu bardzo różne księżniczki. Czasami księżniczka jest taka, że smoka żal zajebać, ale to jest po prostu inny temat, tak? Powiem, że czasem miasta w Polsce, tak. Ludzie na przykład jadą do Mielna, ponieważ jest to bardzo lumpialskie miasto, tak? Ale powiem, że pojawiło się na mapie Polski troszkę inne miasto, tak? Miałem się wybierać do Zakopanego, ale cholera zwątpiłem. Przecież to jest najbardziej zboczone miasto w Polsce. Przecież w Zakopanem górale biją konia, w dodatku kurwa biały dzień i na oczach ludzi, no ja dzielę tego dupą nie ruszamy. To jest coś nie halo, tak? A po drugie, widzę piękną dziewczynę, no nie dziw się, mówi się dziękuję zwykle. Jeszcze leczę się z nieśmiałości do kobiet, dziękuję tablety. Wiesz? Tak. Powiem, że kiedyś wybierałem się do Paryża. Stwierdziłem rodzinie, jadę do Paryża. Po czym pasło hasło. Andrzej, ty kurwa uważaj. Tamte geje, lesbiki, to całe LGBT. Oni protestują, prawda? Jeszcze cię złapią, jeszcze cię zgwałcą. Ale kochani, ja mam kurwa nadzieję. A czy oglądając po tej sali, nie powiem, że kobiety są jak wino. Czym starsze, tym lepsze. Pod warunkiem, że jesteś studentem historyki sztuki, no nie ma inaczej. Teraz tak. Wyłuszczę wam moją teorię, która was powali na pysk. Ponieważ, nie wiem, może ktoś z was dzisiaj w toalecie już od samego rana, no nie wiem, na dwójkę, trójkę, ewentualnie pobawić się zabawką z AliExpressa, nie? I nie wiem, ale powinniście zwrócić uwagę, ponieważ jeżeli się papier rozwija w tą stronę, to jest to papier dla praworęcznych, więc uważaj, jak po prostu siedzisz na straży. Ale jeżeli się papier odbija w tą stronę, to on jest dla cholera leworęcznych. Więc też się zastanów, jak po prostu siadasz na sraczu. Ponieważ to nie jest obojętne, nie masz prawa użyć prawej ręki. Tak. W ogóle. No, nie wiedzieliście, tak? Nie? Nie. Jestem podróżnikiem, jak się okazuje. Któregoś dnia Ryan wypierdolił z samolotu, tak jak te babcie, która leciała z Poznania i żartowała, że ma bombę w bagażu, tak? Bo słyszałem, jak dzieci darły lejki siedzące z tyłu za mną. Prawda? No boją się, tak? Czym się obróciłem do nich? Kochane dzieci, nie bójcie się. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby samolot nie spadł na ziemię. I to jest cholerny autentyk. Po drugie, wspaniałe kobiety. Macie, powiedzmy, dość ciekawe preferencje, tak? Niektóre lubią, żeby, prawda, było klepu, klepu w plecki, tak? Albo, nie wiem, wychłostać po dupci, prawda, nogą wykraconą z krzesła. Różne takie jaja się zdarzają, nie? Najważniejsze jest tylko tyle, żeby po prostu w momencie, jak dochodzisz, miała wykręcić ze szczęścia stopami żarówkę w żelatulu, tak? Tak, dokładnie tak. Kobiety mówią różne rzeczy do kobiet, takie, które sprawiają, że mężczyzna jest jakby mu ktoś jaja wziął. Ale są rzeczy, których facet nigdy nie powie do kobiety. Nigdy. Mam wrażenie, że coś do ciebie czuje, ale o seksie to nawet nie myśl. Facet nigdy czegoś takiego nie powie, nie? Tak. No, wybacz, ale nie spotkasz takiego samca. Tak. Jeszcze jest taka historia, że opowiem wam o trochę zdarzenia z historii. Nie? Ameryka, pacyfikacja indiańskich wiosek. Wyobraźcie sobie na przykład, że był generał, który wycinał pień Indian. Rzucił przekleństwo. Skąd się biorą kurwa ci wszyscy jebani Indianie?
A drugie przekleństwo znane z historii? Co to kurwa było? Burmistrz Hiroshimy. Tak. I z tym klasu po prostu wstrząsającym zostawię. Jesteś praworęczna czy leworęczna? Ha 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 ha